Dzień dobry, witajcie w krótkim filmie informacyjnym. Jak już zdradził Wam tytuł, jakiś komar mi tu latał. Jak już zdradził Wam tytuł, wybieram się na targi Drema do Poznania. Targi rozpoczynają się 11 września, czyli dokładnie za tydzień we wtorek i trwają do 14 września, czyli do piątku. I podczas tych targów będę robił prezentację snycerstwa. I będę pokazywał, aha, najważniejsze, prezentacja będzie odbywała się na stoisku Domi Drewno, czyli u Litki oraz Jarka. I będę pokazywał, mam zamiar, zaprezentować. Tak, to niektórzy może kojarzą ten taboret. To niedawno go wykonałem, w sumie dwa takie zrobiłem. I on to jest jesionowy. I on posiada wszystkie nogi rzeźbione z każdej strony. I te dolne poprzeczki. Te deski tutaj, ale podczas pokazu będę wykonywał właśnie te zdobienia, które są na nogach i na poprzeczkach. I co ciekawe, to te zdobienia, one są takie nieco geometryczne, geometrycznie uporządkowane, więc takie bardziej w stolarstwo idą niż w rzeźbiarstwo, dlatego to jest właśnie snycerstwo. I przygotowałem sobie materiał, sporo materiału, to jest powiedzmy na nogi, i tutaj jeszcze listewki na te dolne poprzeczki. I właśnie na żywo będziecie mieli okazję zobaczyć, jak takie zdobienie zrobić. A co ciekawe, takie zdobienie wykonuję przy użyciu jednego płaskiego dłuta i piły do cięcia. No w moim przypadku ja używam piły do zuki, ponieważ ma najcieńszy żas po cięciu, a to ułatwia później wykonanie tych zacięć dłutem. No i właśnie zobaczycie, jak wykonać takie zdobienie. I w ten sposób można ozdobić sobie, jak już tutaj pokazałem, nogę od stołka, krzesła, od stołu. Karnisz, to jest trochę za masywne na karnisz, ale karnisz może być cały ozdobiony takimi wstawkami, czy segmenty po prostu. Tak samo takie zdobienie nieco przekształcone może być wykorzystane jako gałka do szuflady, do drzwiczek. I to też zaprezentuję właśnie, jak wykonać takie coś. Więc będę się skupiał na prezentowaniu zdobień w miarę szybkich do wykonania, a jednocześnie efektownych, które później można wykorzystać przy innych realizacjach jako uzupełnienie estetyczne, czy też uzupełnienie użytkowe. No i jak już pokazałem, tego materiału biorę więcej niż mi potrzeba do prezentacji, ponieważ tak samo ktoś, osoba chętna będzie mogła spróbować wykonać takie zdobienie, czy też inne, po prostu spróbować pracowania w drewnie lipowym, bo też nie każdy miał możliwość pewnie sprawdzić, jak to naprawdę wygląda, ta praca dłutem w lipie. Mam też jesion, to tak dla porównania. Będzie można zobaczyć. Tak samo zabieram takie, no myślę, że już na tym to jest lipa, aha, no. Lipowe deski, nie deseczki, tylko deski, one są grube, mają chyba 42 mm, czy taka deska. I nie wiem, czy coś będę w nich robił. Znaczy, pewnie sobie jeszcze zabiorę lipę tego typu, żeby coś robić, ale te deseczki po prostu komuś wręczę, jeśli ktoś będzie chciał, i jednocześnie, jeśli ktoś się wykaże aktywnością, więc to nie będzie tak, że ktoś powie, chce, no to masz. Nie. Tak łatwo nie ma. Więc deseczki lipowe, no bo tak samo wiem, że można kupić na internecie lipę, żeby coś zrobić, ale nie jest to, przynajmniej z tego, co kiedyś tam patrzyłem, no to nie jest to jakoś tam dużych gabarytów ta lipa, a tutaj już solidne dechy lipowe, a co najważniejsze suche, to jest bardzo suche. Było suszone, znaczy sezonowane chyba półtorej roku, później w suszarni, no i teraz ma około 5-6% wilgotności. Więc naprawdę bardzo przyjemnie się w tym pracuje. Więc takie coś będzie można zgarnąć sobie.
I co do jeszcze samego pokazu, to chyba mówiłem, we wtorek właśnie będę prezentował to snycerstwo. W godzinach jakich? Tutaj to się cały czas zmienia, ponieważ oprócz mnie też inne osoby mają prezentować swoje rzemiosło, swoje umiejętności, swoją pracę właśnie na stoisku Domi Drewno. I to cały czas jest takie ruchome, bo przekładane są te spotkania, ale na pewno ja będę we wtorek i targi rozpoczynają się od 9 i prawdopodobnie ja będę zaczynał pokaz około godziny 12, no ale lepiej zjawić się trochę wcześniej, jeśli ktoś chce oczywiście, i no i będzie można to zobaczyć. A co do kolejnych dni? Bardzo możliwe, że też będę coś tam robił, bo jak mówiłem, no będę przez 4 dni, czyli nie będę siedział na ławce gdzieś tam w kącie, tylko będę starał się być aktywny. No bo jednak kawałek będę jechał do tego Poznania, więc już pasuje spożytkować ten czas i energię, którą tam zabiorę ze sobą. Więc w kolejnych dniach targów też pewnie będzie można mnie spotkać z dutem w ręce. A właśnie, co do dłut, na pewno zabiorę też to dłuto, to płaskie dłuto, o którym już nieraz wspominałem na filmach. Może nawet nagram o nim osobny film, ale to za jakiś czas. To dłuto, ono jest, ma dwie fazy i ja go używam głównie albo do równania tła w płaskorzeźbie, albo przy jakiejś większej rzeźbie, no to ścinania materiału solidnie. A ostatnio najczęściej używam go po prostu do heblowania. Czyli jak wykonywałem szachownice, czy też te motylki takie wklejane w pęknięcia, to nim się rewelacyjnie zbiera ten materiał właśnie wklejony. Jest to możliwe dzięki budowie tego dłuta. Oczywiście, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć i będzie ono związane z tym, czym się zajmuję, czyli snycerstwo, stolarstwo, rzeźba, ogólnie obróbka drewna, no to będę starał się odpowiedzieć na to pytanie. Nie będę lał wody. Co jeszcze? No, jeśli ktoś na przykład będzie się wybierał na targi, jest w trakcie wykonywania jakiejś rzeźby, którą będzie mógł ze sobą zabrać, zachęcam. Mogę rzucić okiem, coś podpowiedzieć, ruszyć dutem, pokazać jakiś sposób na wykonanie czegoś. No, trudno mi teraz mówić dokładnie, co będę robił, bo jak to podczas takich targów najczęściej wygląda, no to plany biorą w łeb i się improwizuje. Ale jakieś założenia planowe ogólne mam, będę się starał z nich wywiązać. Pomysłów jest naprawdę dużo w głowie, no ale tutaj wszystko by nie zależało, jak już wspomniałem, od czasu, od tego, jakie będzie zainteresowanie, czyli na przykład ktoś będzie chciał, żebym pokazał coś innego niż akurat zaplanowałem, no to może się ku temu przychylę i tak zrobię. I jeszcze tylko dodam, że jeśli dobrze kojarzę, to Jarek z portalu Domi Drewno planuje transmisję na żywo z całego tego wydarzenia, znaczy ze stoiska właśnie Domi Drewno. Transmisja będzie chyba na YouTubie, więc jeśli ktoś nie ma możliwości wybrania się na targi, a chciałby zobaczyć, co się będzie tam działo, no to będzie taka możliwość. Z tego, co słyszałem, ja tego nie gwarantuję, ale z tego, co słyszałem, to będzie taka możliwość. I dobra, no w tym odcinku to wszystko. Trochę się chyba rozgadałem, miał być krótki, informacyjny, ale jak wspomniałem, żeby nie było, że nie informowałem, informacja pojawiła się na Facebooku, jest nawet utworzone wydarzenie, teraz wrzucam film na YouTube'a, więc nikt mi później nie zarzuci, że nie podałem takiej wiadomości. Tak więc do zobaczenia na targach Drema 11 września. Rozpoczynamy. Kończymy 14 września. No i jeśli ktoś się wybiera, proszę napisać w komentarzu,
to już się tak mentalnie przygotuję. Bo wiadomo, jakby jakiś hejter jechał, no to... A chociaż nie. Znaczy nie dowiem się, bo dwie osoby do tej pory, przez wszystkie lata mojego kanału na YouTubie, dwie osoby dostały shadowbana. Ale poinformowałem te osoby, że dostały shadowbana, więc wiedzą o tym. Ale to już były takie po prostu jazdy robili, że no, szkoda gadać. Więc te osoby też również zapraszam na żywo, będą mogli mi wygarnąć wszystko, co im na sercu leży. No, dobra. Kończąc, do zobaczenia na targach. Trzymajcie się, hej.